Witaj w pierwszej lekcji pierwszego tygodnia kursu Listen and Speak English na poziomie A2. Lekcją tą rozpoczynamy wspólną naukę na kursie. Cieszę się z tego, że zdecydowałeś bądź zdecydowałaś się uczyć razem ze mną. Dzisiejsza lekcja, trochę wstęp do tej lekcji będzie troszeczkę dłuższy i sama lekcja będzie przez to też troszeczkę dłuższa niż zwykle, ponieważ chcę kilka takich rzeczy powiedzieć o samej lekcji. Zasadniczo lekcja jest złożona każda z trzech części. Pierwsza część to vocabulary, czyli słownictwo, gdzie przedstawiam za każdym razem 10 nowych słówek i omawiam je. W drugiej części objaśniam gramatykę danego tygodnia. Później kolejna część to sentences, zdania oraz także słówka, gdzie powtarzamy słówka z części vocabulary, a później zdania. 15 zdań, które zawierają konstrukcje gramatyczne omawiane w części właśnie gramatyki danego tygodnia. Każde zdanie, każde słówko, najpierw mówię po polsku, potem dwa razy po angielsku. Kiedy powiem po polsku, jest czas dla Ciebie, aby je powtórzyć, czyli zarówno te na początku 10 słówek, a później 15 zdań. Więc taka jest zasadniczo struktura każdej lekcji. Na każdą część lekcji przewiduję około 6-7 minut, co daje nam łączny czas lekcji około 20 minut. Będę starał się, by te lekcje nie przekraczały tego czasu, tych 20 minut, żeby było to taka skondensowana forma i nie zabierała Ci zbyt dużo czasu w ciągu dnia. Też dlatego ta pierwsza lekcja jest troszeczkę dłuższa dzisiaj, ponieważ tematem z gramatyki jest wymowa angielska, więc też ten temat dość mocno rozwinąłem i chciałem go bardzo dobrze wytłumaczyć, żeby stanowiło to taką bazę, właśnie ta wymowa, żeby właściwie wymawiać właśnie już dalej słówka, które gdzieś tam będą wprowadzane w kolejnych lekcjach. Także część zdania, ostatnia część lekcji będzie wyglądała troszeczkę inaczej, ponieważ w tej części będziemy w dzisiejszej lekcji sobie wprowadzimy właśnie najpopularniejsze, powiedzmy, wyrażenia z języka angielskiego, które gdzieś tam też oswoimy się z tą formą lekcji, w sposobem, w jaki będziemy się uczyć. Więc normalnie będą te zdania zawierały reguły gramatyczne i te konstrukcje. Natomiast na razie w tym tygodniu pierwszym będą to te popularne wyrażenia języka angielskiego. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć w tym wstępie, to że kiedy publikuję wideo z lekcją, zawsze poniżej czy w kolejnym poście umieszczam sekcję właśnie, gdzie opisuję gramatykę z danego tygodnia, więc tam masz rozpisaną właśnie tą gramatykę z przykładami w ten sposób, tak jak właśnie omawiam to w lekcji, z tym, że możesz sobie do tego wrócić, do tego zerknąć, gdzieś jest to tak czytelnie tam rozpisuję zawsze, więc to jest może jeszcze taka mała uwaga. To tyle tytułem wstępu, a teraz już zapraszam do pierwszej części lekcji, czyli vocabulary. Vocabulary, czyli słownictwo. W tej części zawsze poznamy 10 nowych słówek. Będą to 4 rzeczowniki, tutaj oddzielam kreską, 3 czasowniki, 2 przymiotniki i 1 przysłówek, bądź spójnik, bądź inne jeszcze słówko. Na początku po angielsku wyraz, potem znaczenie, bądź znaczenia po polsku, jeśli jest kilka znaczeń, i na czerwono fraza z tym czasownikiem czy rzeczownikiem, czy w jaki sposób go używamy gdzieś w zdaniu, jakieś charakterystyczne wyrażenie z nim związane. Więc zacznijmy od rzeczowników. Pierwszy z nich to a team, to drużyna bądź zespół, i na przykład a football team, drużyna piłkarska, tak? Dlaczego jest to a? Małe przypomnienie, rzeczowniki poprzedzamy przedimkami. Tak? Czyli przedimki nieokreślone a bądź an. An tutaj zaraz powiem dlaczego. Tu jest przedimek nieokreślony a. Czyli zasadniczo przed każdym rzeczownikiem powinniśmy ten przedimek postawić. Tu jest a team, drużyna. Następny a thing.
A thing to rzecz. Rzecz, rzeczy codziennego użytku, obiekt fizyczny, rzecz. Ale w znaczeniu takim, także jak na przykład one more thing, jeszcze jedno, takie moglibyśmy usłyszeć w zdaniu, jeszcze jedno, one more thing, coś chciałem dodać, tak? Czyli a thing, rzecz. Tutaj and, rzeczownik koniec, kończy się, zaczyna się na samogłoskę, dlatego musimy postawić przed nim przedimek nieokreślony an, tak? Ponieważ przed samogłoską tą e stawiamy ten an. Jeśli zaczyna się rzeczownik na spółgłoskę, wtedy a. I teraz an end to koniec. Two ends będą dwa końce. At the end of the movie. At the end of the movie. Na końcu filmu będzie to na przykład takie wyrażenie z tym end. I teraz tu zobaczmy. Rzeczownik work, praca, stała wykonywana praca. Tak? Ktoś gdzieś tam ma tą pracę stałą, którą wykonuje. I teraz, dlaczego tu przekreśliłem to a? Czemu nie mówimy a work? Ponieważ work to jest rzeczownik niepoliczalny. Nie możemy wskazać w języku angielskim liczby tych prac, podczas gdy na przykład liczbę zespołów możemy wskazać, są to policzalne rzeczowniki. Rzeczy możemy liczbę wskazać, końce też możemy pokazać, są na przykład, mówimy, dwa końce. Więc są to policzalne rzeczowniki. To work jest rzeczownikiem niepoliczalnym i dlatego, kiedy będę zapisywał rzeczowniki niepoliczalne przed nimi, nie będę wstawiał przedimków, ponieważ przed nimi nie stawiamy przedimków. Dlatego w ten sposób będzie zapisany każdy rzeczownik niepoliczalny, czyli work należy do tej grupy rzeczowników. Jest to praca stała wykonywana, na przykład przed pracą before work, po pracy after work. W pracy mówimy at work. Nie mówimy in work, mówimy at work. Tego przyimka używamy at z tą pracą. Tutaj specjalnie dałem ten czasownik to work, czyli pracować. Dlatego, żeby pokazać, że w języku angielskim to samo słówko może być rzeczownikiem bądź czasownikiem. Ale w zdaniu rzeczownik używamy z przedimkiem. Natomiast czasownik, ja tutaj zapisuję właśnie, żeby odróżnić po prostu, żeby nie było wątpliwości, że to jest czasownik to work, czyli pracować, a nie work. Praca, zapisuje rzeczowniki z tym to w formie bez okolicznika, czyli w tej formie infinitive, tak? Bez okolicznika to work, to drive, to call, żeby nie było wątpliwości, że to są czasowniki. I teraz to work to pracować, na przykład she works as a teacher, ona pracuje jako nauczyciel, nauczycielka. To drive, czasownik, to prowadzić samochód. Mówimy, jeśli ktoś, właśnie w sensie kierować, ktoś jedzie samochodem, w sensie prowadzi samochód, to używamy właśnie tego czasownika to drive. Na przykład to drive a car mówimy. To drive a car, prowadzić samochód. To call, to też przezywać, nazywać, ale w pierwszym takim właściwie najczęstszym znaczeniu to dzwonić, w sensie telefonować. I tu powiemy, zadzwonić do kogoś będzie to call somebody. Na przykład zadzwoń do mnie, call me mówimy, tak? Call me, zadzwoń do mnie. I teraz, kiedy, jeszcze jedna rzecz, tu używam takiego skrótu, będę używał często w zapisie SB, to będzie on odzwierciedlał słówko somebody. Jest to skrót od somebody, czyli po prostu zamiast pisać to całe słowo, to właśnie używam, pokazuję jak użyć. To call somebody, tak? Nie mówimy to call to somebody, tylko mówimy to call somebody. Zadzwonić bezpośrednio i tu dajemy zaimek właśnie ten osoby. I teraz something, skrótem od something będzie STH. Więc teraz tu w przykładach też będę czasem właśnie używał tego zamiast something, to będę te trzy literki pisał STH, czyli something. Na przykład do STH, do something. Będzie to reprezentacja tego zrobić coś. Teraz przymiotniki. Interesting. Interesting to interesujący, ciekawy, zwracam uwagę na tą wymowę. Interesting. Na przykład an interesting movie. I teraz też taka małe powtórzenie. Przedimek tutaj powinien być przed filmem a movie, ale dlatego, że mamy przymiotnik interesting, interesujący, który zaczyna się na samogłoskę, to ten przedimek będzie tak jak przed samogłoską wyglądał, podobnie jak tu an, tak? Czyli an interesting movie, mimo że do tego filmu się odnosi, ale jest poprzedza ten film, ten przymiotnik i dlatego musimy tu dać an interesting movie. Następnie good to przymiotnik, który mówi dobry. Na przykład it's a good book, to dobra książka. It's a good book, albo na przykład he's good at geography. On jest dobry z geografii. He's good at something, być dobrym w czymś. Good at geography.
Tutaj napisałem przysłówek well, który oznacza dobrze. Na przykład I speak English well. Mówię dobrze po angielsku. I nie powiemy tutaj I speak English good. Nie mówię, ja mówię po angielsku dobry, tylko I speak English well. Musimy przysłówka użyć, dlatego powiemy well dobrze. Na przykład ona bardzo dobrze śpiewa. She sings very well. Bardzo dobrze. Nie powiemy she sings very good. Więc chciałem tu pokazać jeszcze, to jest często mylone, te dwa słówka. Mówimy dobry jako przymiotnik, ale dobrze, śpiewam dobrze, mówię dobrze po angielsku, dobrze jeżdżę autem, dobrze pływam. Well, czyli dobrze, good, przymiotnik, dobry. Słowa angielskie wymawiamy przeważnie inaczej, niż są one zapisane. Chociaż znalazłyby się słówka takie jak na przykład słowo Tom, tak? Tom, słówko składa się z trzech liter, T-O-I-M, i wymówimy je tak samo, jak jest ono zapisane. Ale w większości tak nie jest. Musimy po prostu znać zasadę wymowy, żeby wymówić we właściwy sposób angielskie słówko. I tutaj zapisałem takich, powiedzmy, 13 zasad wymowy, chociaż może za duże słowo to zasady, ale żeby pokazać, jak można łatwo widzieć pewne zależności i we właściwy sposób wymawiać angielskie słówka. Pierwsza taka zasada. Słówko dobrze, czyli well. Well, wymówimy to słówko, dlatego że literkę W zapisaną w języku angielskim wymówimy jako W, tak? I ten wyraz w fonetycznej postaci, taki fonetyczny zapis tego wyrazu, w takim ukośnym nawiasie ten zapis fonetyczny umieszczam, by wyglądał właśnie w ten sposób. We, e, l, tak? Well, dobrze. Ten fonetyczny zapis, który właśnie w tym ukośnym nawiasie daje, ja go przeważnie podczas lekcji nie stosuję. Czasem będę to pokazywał, kiedy chcę zwrócić szczególnie uwagę na to, w jakieś słówko wymówić. Jest jeszcze inny aspekt, który chcę poruszyć od razu przy omawianiu właśnie tego pierwszego przykładu, pierwszej tej zasady, a mianowicie wymowa, która może iść bardziej w stronę brytyjską, brytyjskiego angielskiego, albo w stronę amerykańską. Mnie bliżej jest do wymowy amerykańskiej i odsłuchany jestem bardziej i nauczyłem się bardziej w ten sposób wymawiać słowa w języku angielskim. Więc jaka byłaby różnica w wymowie tych słówek? Amerykanin to słowo by wymówił word, word, a Anglik word, word, tak? Słowo woda Amerykanin wymówiłby jako water, water, a Anglik wymówiłby water, water. Word, water, a Anglik word, water. Jest różnica w wymowie i ta różnica w wymowie bywa mała przy niektórych słowach, przy niektórych ona jest duża. Mnie, tak jak powiedziałem, bliżej jest do tej wymowy amerykańskiej języka angielskiego i taką wymowę będę bardziej preferował. Tomorrow, także na końcu literka W, tutaj jako ły. Zobaczmy teraz druga zasada. Cold, zimny bądź zimno. W języku angielskim to C, przeczytalibyśmy jako K, w wyrazach także takich jak cat, cry, kot, czy płakać, tak samo C jako K. Tutaj teraz zobaczmy, dwie literki O w wyrazie na przykład good, dobry, czytamy jako U, dwie literki O. Inne takie przykłady tego krótkiego U to będą book, książka, look, spojrzeć. Też w dwie litery O możemy czytać troszeczkę, czytamy w niektórych wyrazach przedłużone, tak jak na przykład księżyc, moon, tak? Troszeczkę przedłużone U z tymi dwoma kropeczkami, ja je piszę i to będzie, będą jeszcze takie przykłady jak food albo soon, jedzenie albo wkrótce. Słowo English na początku ma E, piszemy zawsze dużą literą słowo angielski. Zawsze, w każdym miejscu w zdaniu, to E czytamy jako I, czyli w takich słowach jak English, evening, e-book, e-book. Natomiast w polskim języku
Z tego, co wiem, dopuszczalna też jest forma e-book, ale tak samo jak e-papierosy. Natomiast oryginalnie powinniśmy powiedzieć e-book, ponieważ e to w wymowie i. Także dwie literki e wymawiamy jako i, na przykład w czasowniku see, widzieć. Tak, dwie literki e występują na przykład też, jeśli wystąpią w innych słowach, takich jak be, need, seed, tak, pszczoła, potrzebować, nasiono. Także dwie literki e jako i. Też litery E i A obok siebie wymawiamy jako I. W takim słowie, na przykład jak speak, mówić bądź rozmawiać, tak? Speak English, mówić po angielsku, to EA jako I. Inne takie przykłady to read bądź meat, czytać bądź mięso, też tak samo. Tutaj, jeśli mamy literkę Y na początku, tak jak w słowie yes, czyli tak, na początku, wymawiamy ją jako J. Inne takie słowa to you bądź yellow, ty bądź żółty. Tutaj mamy znowuż czasownik drink, czyli pić. I tutaj mamy literkę D, która stoi przed R. I wymówimy to jako dż, prawda? Drink, pić. Tak jak drive albo dress. Prowadzić auto bądź sukienka dress. Tutaj mamy znowuż słówko table, stół. I teraz tutaj A w wielu wyrazach będziemy czytać jako EJ, na przykład takie słowa jak name, nazwa, imię, take, brać, baby, niemowlak, też jako EJ. Tutaj mam, jeszcze zakreśliłem to w ramkę, ponieważ tu mam dwie najtrudniejsze zasady, które my Polacy mamy z nimi problemy, ponieważ w języku polskim nie występują te sposoby wymawiania w naszym języku. Mam na myśli tutaj zbitkę liter TH, w dwóch takich odmianach, TH, w słowie think, czyli myśleć. Tą zbitkę ja zapisuję fonetycznie jako dużą literę F, ponieważ tak jakbyśmy chcieli wymówić literę F w polskim, F, ale nie wymówimy tego jako think, tylko język wędruje między zęby lekko, koniuszek języka tak jakbyśmy chcieli przygryźć i próbujemy powiedzieć F, czyli nie wyjdzie nam F, tylko wyjdzie nam th. I wtedy think. W ten sposób powinno to brzmieć. Think, myśleć. I w słowach też to występuje takich na przykład jak thing, rzecz, bądź na przykład kciuk. Thumb, kciuk. Też ta zbitka występuje na przykład w drugiej odmianie, która brzmi w drugi sposób, ją wymawiamy. Na przykład w słówku the, w przedimku określonym the, gdzie jest to bardziej zbliżone do wymowy, jakbyśmy chcieli powiedzieć literkę W, czyli W, tak? Polskie W, ale nie wymawiamy jej w ten sposób W, ale język wędruje nam znowu między zęby, koniuszek języka, tak jakbyśmy chcieli lekko przygryźć i wyjdzie nam Z. I wtedy zapisuję to w wyrazach jako tą zbitkę, jako duża litera W. Inne wyrazy, takie z tą zbitką, gdzie tak w ten sposób to wymówimy, to there, albo na przykład this bądź that. There, this, that. Tak? W ten sposób. Jest coś takiego jak symbole fonetyczne, za pomocą których zapisujemy właśnie wymowę. I tutaj tak naprawdę, mimo że ja używam właśnie swojej metody zapisu, tutaj nie trzymam się stricte tych właśnie symboli fonetycznych. Ponieważ uważam, że na początku nie ma większego sensu nauka tych znaków fonetycznych, tych symboli fonetycznych, tak jako ciekawostkę pokazuję, że we właściwy sposób, powiedzmy przyjęty powszechnie, jako symbol fonetyczny, tą zbitkę TH w słowie think powinno się zapisać w ten sposób, więc ona ma swój symbol fonetyczny i to wygląda w ten sposób. Natomiast the byśmy zapisali w ten sposób, taką odwróconą szóstką z takim przekreślonym jako the. I mój sposób zapisu jest po prostu uproszczony. Nie uważam, żeby to było konieczne znać te symbole i nimi się na początku posługiwać. Ostatnia rzecz to w słowie morning, czyli poranek, jest ta końcóweczka ing. Ona występuje w wielu słówkach, w czasie present continuous, w czasownikach, ale zobaczmy inne takie sing, doing, running. I teraz to wymawiamy jako to in bez literki g. Nie wymawiamy tego ing, albo nie wymawiamy tego ing, morning, nie wymawiamy tego w ten sposób,
ale gubi się to G i to N przedłużamy i ono jest takie morning, morning, tak? Sing, sing, doing, running. Oczywiście ja to wyolbrzymiam, natomiast w chwili, gdy mówimy po prostu szybko w zdaniu te słowa, to gdzieś nam ginie ta końcówka. Na temat warto wiedzieć, gdzie ona powinna mieć swoje umiejscowienie, kiedy to wymawiamy, tak? Czasami jest to się tak kojarzy, jak kogoś po prostu chcemy tak ucałować i robimy taki gest N. To jest to właśnie N, to jest to. Ma też on swój symbol fonetyczny, ta końcówka ing. Ona by była zapisywana w ten sposób właśnie, z takim dłuższym ogonkiem, to litera N. Powtórz ze mną 10 słówek, a następnie 15 zdań. Najpierw czytam po polsku, potem dwa razy po angielsku, znowu po polsku i wtedy jest czas dla Ciebie, by powtórzyć po angielsku słówko. Drużyna, zespół. A team. A team. Drużyna. Rzecz. A thing. A thing. Rzecz. Koniec. An end. An end. Koniec. Praca. Work. Work. Praca. Pracować. To work. To work. Pracować. Prowadzić samochód. Kierować. To drive. To drive. Prowadzić samochód. Dzwonić. Telefonować. To call. To call. Dzwonić. Interesujący. Ciekawy. Interesting. Interesting. Ciekawy. Dobry. Good. Good. Dobry. Dobrze. Well. Well. Dobrze. Teraz zdania. Czytam po polsku, potem dwa razy po angielsku, potem znowu po polsku i jest czas dla Ciebie, by powtórzyć zdanie po angielsku. Pierwsze. Jak się masz? How are you doing? How are you doing? Jak się masz? Drugie. Świetnie, a u Ciebie? I'm doing great. And you? I'm doing great. And you? Świetnie, a u Ciebie? Usiądź, proszę. Sit down, please. Sit down, please. Usiądź, proszę. Myślę, że to miłe. I think that's nice. I think that's nice. Myślę, że to miłe. Jesteś pewny? Are you sure? Are you sure? Jesteś pewny? Oczywiście. Of course. Of course. Oczywiście. Czy to twój numer telefonu? Is this your phone number? Is this your phone number? Czy to twój numer telefonu? Zgadza się. That's right. That's right. Zgadza się. Na zdrowie. Bless you. Bless you. Na zdrowie. Dobra robota. Well done. Well done. Dobra robota. Powodzenia. Good luck. Good luck. Powodzenia. Dziękuję za pomoc. Thank you for your help. Thank you for your help. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co. You're welcome. You're welcome. Nie ma za co. Zadzwoń do mnie później. Call me later. Call me later. Zadzwoń do mnie później. Pewnie. Sure. Sure. Pewnie.
Nasza lekcja dobiega końca. To, co chcę powiedzieć jeszcze na koniec, to przypominam, że po każdej lekcji, po tym poście, gdzie publikuję wideo z lekcją, publikuję także post, w którym jest rozpisana gramatyka, także możesz sobie tam zawsze zerknąć i przypomnieć sobie gdzieś te zasady gramatyczne, tą gramatykę, którą rozpisuję. W kolejnym dniu pamiętaj o tym, że publikuję po lekcji w kolejnym dniu video homework, czyli zadanie domowe, i zachęcam Cię bardzo do tego, by poświęcić też właśnie czas, zaplanować sobie i też zrobić w kolejnym dniu, bądź czy za dwa dni, zrobić właśnie to video homework, żeby utrwalić sobie właśnie te wiadomości, które zostały zdobyte w lekcji. Więc do zobaczenia, video homework.